Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. W studio zameldował się dr Jakub Jakubowski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. I raport. Raport tym razem nie dla OSW, ale dla Klubu Jagiellońskiego, składający się z kilku części. Pan napisał część, która podsumowuje pół roku wojny na Ukrainie, czy tej pełnoskalowej inwazji z punktu widzenia Pekinu. No i co? Pekin patrzy, jak walczy Rosja i co sobie myśli? Myślę, że przede wszystkim jest zaskoczony, ale myślę tak samo zaskoczony, jak i sam Władimir Putin. Przypomnijmy, że Putin wizytował w Pekinie tuż przed inwazją na rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich. Do dzisiaj się spekuluje o tym, co Xi Jinping usłyszał z jego ust, Putina ust wówczas, ale myślę, że możemy być pewni co do tego, że cokolwiek Putin mu powiedział, to zupełnie nie znalazł odbicia w rzeczywistości. Myślę, że to, co Rosjanie w jakiś sposób, no obiecali, czy przede wszystkim było to zupełnie widoczne, kiedy Putin widział się z Xi Jinpingiem wtedy, w lutym. Widoczne było to, że Rosjanie chcą siłowymi metodami, bo wojska już stały u granic, wymusić pewne zmiany w architekturze bezpieczeństwa w Europie. I co więcej, Chińczycy powiedzieli wtedy wprost, że popierają rosyjskie żądania w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie. Myślę, że dlatego, że Chiny, tak jak i wiele państw Pacyfiku, ma świadomość, że tak naprawdę właśnie Ukraina i Tajwan to są dwie strony tej samej monety. Jeżeli Rosjanom udałoby się niskim kosztem tę Ukrainę sobie podporządkować, to tworzyłoby ogromny precedens do wykorzystania dla Chińczyków, a przede wszystkim ośmieszyłoby Zachód i Stany Zjednoczone, które dla Chińczyków są największym wrogiem. Dwa różne krańce świata, Ukraina, Krym, a Tajwan. No, splecione tym samym interesem geopolitycznym? Myślę, że dokładnie taka dynamika nam dzisiaj towarzyszy. I więcej, to nie tylko Chińczycy w ten sposób na to patrzą, bo jeżeli by spojrzeć, jak reaguje, w jaki sposób na rosyjską inwazję zareagowała Japonia. Pierwsze godziny tak naprawdę to już są sygnały z Tokio. Sam pierwsze godziny inwazji to są sygnały z Tokio w kierunku Waszyngtonu, ale i innych państw pacyficznych. Od tego, jak Stany zareagują na rosyjską inwazję, będzie zależeć ich wiarygodność sojusznicza na Pacyfiku. Potem poszło cały salwa japońskich sankcji, japońskie zaangażowanie w to, żeby inne państwa pacyficzne odcinały Rosjan od finansów, od półprzewodników i tak dalej. Myślę, że mimo, że to jest tak daleko, to jednak wszyscy widzą, jakie są potencjalne globalne reperkusje, gdyby Rosjanom uszło to na sucho. To jeszcze do ten daleki wschód z naszej perspektywy wrócimy. A zastanawiam się, na ile po tej pół roku próby walki nieudanej, jak to wszyscy wiemy ze strony rosyjskiej, bo cele nie zostały osiągnięte, Kijów nie został zajęty, władza na Ukrainie nie została zmieniona. Jak Pekin patrzy na Moskwę? Na poziomie oficjalnym to w zasadzie nic się nie zmieniło. Pekin cały czas mówi, że jest to najważniejsza dla nich dzisiaj relacja z Moskwą, że nie ma zamiaru sankcjonować Rosji, nie ma się zamiaru się przyłączać do Zachodu w tłamszeniu Rosji. Po cichu słychać z ust chińskich elit pewną bardzo prostą kalkulację strategiczną. Niezależnie od tego, co się wydarzyło po 24 lutego, jak Rosji poszło, to jeśli Zachód czy Stany Zjednoczone, bo oni widzą w Stanach tego mistrza lalek, który porusza Europę, i wszystkimi innymi państwami. Jeśli uda się im stłamsić Rosję, to Chiny są następne w kolejce. I takie rzeczy słyszeliśmy od rozliczeń chińskich propagandystów, czy nawet dyplomatów. A czyli w tej chwili jest to jeszcze bliżej, bo były takie analizy, że Rosja, ten sojusz może się rozluźnić w ramach klęsk rosyjskich. Tego nie obserwujemy. No, mnóstwo osób, niepowodzeń rosyjskich, ale przez Ukrainę. Mnóstwo osób, obserwatorów, polityków zagranicznych wręcz spodziewało się takiej odpowiedzi. No niezależnie, co tam było między Chinami a Rosją, no to w połowie marca, kiedy Rosjanom nie udało się, kiedy to ostrze ofensywy rosyjskie się stępiło, to przecież był świetny moment dla Chińczyków, żeby się z tą Rosją pożegnać. Szczególnie, że zawsze dbali o to, żeby to było dosyć takie niejednoznaczna ta ich relacja. Tak? Próbowali się zawsze wycofywać rakiem, używali Chińczycy takiego neutralnego języka. Na dwoje babka wróżyła i tego oczekiwano na przykład w Europie. Na samym początku wszyscy obserwowali, co się dzieje, jak agresywnie Rosja działa, jak się jej nie udaje. I takie sygnały szły do Pekinu z Europy. Powstrzymajcie tę Rosję, użyjcie waszego wpływu, który mieliście na to, żeby powstrzymać tych wariatów. A odpowiedź chińska była taka,
Europejczycy, wzywamy was do niezależnej polityki. To jest wpływ Stanów Zjednoczonych na was. Co wy wygadujecie? To nie jest w waszym interesie. Pogódźcie się z Rosją, bo Amerykanie wam narzucają wojnę, której wy nie chcecie. Amerykanie powodują dla was problemy z energią. Amerykanie wpędzają świat w klęskę głodu. A poza tym wszystkim, mówili Chińczycy i nadal mówią, winny wszystkiego jest NATO, bo to NATO sprowokowało Rosję i teraz macie za swoje. Takie rzeczy słyszymy nie tylko z ust chińskiej propagandy, która jest bardzo prorosyjska, ale również w kuluarowych rozmowach z chińskimi dyplomatami. No, czyli taki wariant, że Rosja nagle staje się sama i wszystkie mocarstwa uznały, że przelicytowała, musi zapłacić swoją karę za to przelicytowanie, a reszta handluje jak zwykle, nie będzie scenariuszem bazowym. Czasem bardzo jest jednak kurs kolizyjny między Chinami a Stanami. To jest, myślę, stała, która z nami zostanie przez najbliższe dekady, chyba że gwałtownie zmieni się władza w Chinach lub w Stanach, ale jeśli chodzi o to sprzysiężenie wszystkich mocarstw przeciwko Rosji, to nie dość, że go nie mamy i ta chińska reakcja, o której tu mówiłem, ona jest, nazywa się ją prorosyjską neutralnością. Oficjalnie, na oficjalnych gremiach nie ma takiego poparcia wprost, ale nieoficjalnie je widać i wszyscy w Europie je słyszą. Ale co jest istotne, to nie chodzi tylko o Chiny. Chiny być może są w najgłębszej relacji dzisiaj z Rosją. Kupują od niej najwięcej surowców i są najbliższe tak strategicznie. Ale oprócz tego mamy państwa takie jak Indie, państwa takie jak Iran, szereg państw globalnego południa, które nie są tak z Rosją blisko może związane. Nie ma osi, tak jak mówi się o tym, między Pekinem a Moskwą, ale jednak dają Rosji oddech. Kupują od niej surowce, nie włączają się w sankcje. I to jest bardzo ciekawy element dzisiaj rozgrywki między czymś, co można by nazwać zachodnim czy północnym blokiem Europy, Japonii, Stanów Zjednoczonych, a tą chińsko-rosyjską osią. Konkurencja globalne południe, które wcale nie chce opowiadać się po żadnej ze stron. Między nami Indie, ale też przy Chinach zostaniemy. To jest bardzo ciekawe. Były takie niejednoznaczne informacje. Najpierw były informacje, że Chiny przestraszyły się sankcji, tych sankcji drugiego stopnia, czyli idących w kooperantów między innymi i bardzo mocno obniżyły swój handel z Rosją. Potem były analizy mówiące nic podobnego. Chiny dalej handlują z Rosją tak, jak handlowały. Jak to wygląda? Trzeba oddać, że w Chinach były takie głosy, które były bardzo krytyczne i one się pojawiały, wypływały co jakiś czas od chińskich akademików albo anonimowe wpisy mówiące o tym, że nie. Znaczy Rosji nie należy wspierać przede wszystkim dlatego, że Chiny wpakują się w jakąś wielką kabałę, zostaną objęte sankcjami, że są tak zależne od świata, że to nie jest czas, żeby popierać tak agresywne działania, jak to widzimy ze strony Rosji. Takie głosy były. No co jest symptomatyczne, bardzo szybko były rugowane, cenzurowane. W Chinach jest cenzura w mediach społecznościowych i w prasie, która usuwa tego typu głosy, a ze strony Komitetu Centralnego Partii, ze strony samego Xi Jinpinga jest pokazywany ten drugi przekaz. Więc jakieś napięcie w Chinach jest, ale wygrywa ewidentnie ta frakcja, która jednak gra ostro. Chociaż trzeba powiedzieć, że rzeczywiście w dziedzinie gospodarczej te czerwone linie, które zakreśliła Ameryka, bo Biden powiedział jasno Xi Jinpingowi, jeśli pomożecie Rosji w dziedzinie militarnej lub kluczowych technologii, to spotkacie się z sankcjami. I myślę, że to zadziałało. To, co widzimy teraz, to jest odbudowanie handlu chińsko-rosyjskiego. No, Chińczycy się na początku wystraszyli sankcji, nie wiedzieli, tak jak wszyscy, powychodzili z wiele chińskich korporacji międzynarodowych z Rosji, ale w danych handlowych widzimy, że ewidentnie wraca i to wraca bardzo szybko. Jedna tylko statystyka. W ostatnie pół roku eksport procesorów z całego świata do Rosji spadł o 90%. W tym czasie eksport procesorów z Chin do Rosji wzrósł o 200%. No i to jest ten element wymiany. Na ile ta wymiana handlowa może mieć wpływ na potencjał militarny Rosji? No ale jest tak, że w tej chwili maszyna zbrojeniowa Putina no trochę opiera się na Chinach? To jest niejednoznaczny obraz, bo po pierwsze należy powiedzieć, że bardzo trudno jest zastąpić europejskie technologie. I myślę, że najbardziej z punktu widzenia duszenia tej maszyny przemysłowej rosyjskiej najważniejsze jest teraz uszczelnienie reżimu sankcyjnego. To, co widzimy, że część towarów zaczyna płynąć przez Kazachstan, przez Turcję, przez przeróżne państwa. W tej globalnej gospodarce dosyć łatwo ukryć, co którędy leci. Chociaż no, widzimy też, tak jak mówiłem w statystykach, że coraz bardziej zaawansowane komponenty jadą do Rosji. No i teraz w
w jaki sposób to rozdzielić, bo Chińczycy i Rosjanie mogą powiedzieć, to są procesory, które będą używane w samochodach albo w pralkach, smart lodówkach. No ale przy sankcjach jest to pojęcie dwutorowej czy podwójnego wykorzystania. Coś może być cywilne, ale może być też równie dobrze wojskowe. No tak, tylko to tyczy się sankcji europejskich, te, które, czy amerykańskich, które sami na siebie nakładamy. Są procedury, żeby w ten sposób rozstrzygać, co jest podwójnego zastosowania lub nie. Chińczycy w reżimie sankcyjnym nie są, nie dołączyli do niego, bardzo mocno się sprzeciwiają, wręcz jeżdżą po świecie apelując, żeby znosić sankcje na Rosję. Natomiast to, co Chińczyków dotyczy, to są te tak zwane sankcje drugiego rzędu, czyli amerykańskie, mówiące o tym, że no wy sami Chińczycy nie nałożyliście sankcji na Rosję, ale jeżeli wasze produkty tego i tego typu będą do Rosji jechać, to odcinamy was, Chińczyków, od naszych amerykańskich technologii. I tutaj już jest w gestii Stanów Zjednoczonych, żeby decydować, kiedy te linie zostały przekroczone, a kiedy nie. I myślę, że czy widzieliśmy już takie przykłady. Na razie Amerykanie takie próbne salwy wystrzelili, to znaczy uderzyli sankcyjnie w kilku mniej znaczących chińskich pośredników, którzy wysyłali tego typu rzeczy do Rosji. No na takie bardzo mocne uderzenie bijące wprost w chińskie firmy widać Biden nie jest jeszcze gotowy. Być może skala tego nie jest tak duża, a być może ma to związek z ogólną dynamiką tego, co jest między Chinami a Rosją, między Chinami a Stanami, gdzie być może Waszyngton po prostu nie uznaje, że to jest dobry moment, żeby odpalić wszystkie fajerki w dziedzinie gospodarczej. To panie doktorze, jeszcze w tym aspekcie jedno pytanie. Zaczęliśmy od tego, że no, cały świat, nie tylko Chiny, ale patrzył, jaka będzie reakcja Zachodu, a szczególnie Stanów wobec agresji Rosji na Ukrainę. No to jaki ten test wypadł? Jak Pekin patrzy? Stany mocno się zaangażowały, średnio, słabo? Jaki to jest sygnał dla dalszej polityki chińskiej wobec Tajwanu chociażby? Myślę, że odczytanie tego w Pekinie było takie, że jednak Stany wróciły do potęgi. To znaczy propaganda chińska oczywiście bardzo agresywnie na Stanach Zjednoczonych wiesza psy, w tym w stosunku do Europy, ale najważniejsze też na globalnym południu, tam gdzie ten antyamerykanizm jest żywy. Chińskie ambasady repostują na Twitterze zdjęcia, że państwa NATO atakowały Rosję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że poniżej tej warstwy propagandowej zaczął się proces myślenia co do tego, jak miałaby wyglądać ewentualna chińska, nie nazywają tego agresją, oni nazywają tego przywróceniem własnych ziem na Tajwanie na przykład. I sądzę, że wyciągają daleko idące wnioski z tego, jak bardzo po pierwsze lokalne siły mogą się bronić. I na to patrzy też Tajwan. Tajwańczycy analizują to, jak bronią się Ukraińcy. No ale przede wszystkim też dynamikę tego, jak Amerykanie mobilizują siły, jak są w stanie zmobilizować Europę, Pacyfik do sankcji gospodarczych. To, co dzisiaj się z rozmów z Tajwańczykami jawi, to pewien strach. To znaczy wnioski takie, że Rosjanie popełnili błąd, tak myślą Tajwańczycy, popełnili błąd, że zrobili z tego taki wielki teatr. Miesiące mobilizacji, patrzenia. Tak to sprawiło, że świadomość tej wojny przesiąkła do umysłów całego Zachodu i można było działać sprawnie. I teraz rozmów z Tajwańczykami. Tam jest obawa taka, że ta lekcja, którą Chińczycy wyniosą, jest taka. Nie można robić teatru, tylko po prostu uderzyć szybko i decydująco. Aczkolwiek zobaczymy... Pytanie, czy się da. Pytanie, czy się da i czy jesteśmy w stanie zgromadzić flotę desantową, która ma ponad 100 kilometrów przepłynąć bez wiedzy amerykańskich satelit. I to też jest... Szczególnie, że wiemy, że te amerykańskie satelity i wywiad szerzej, i wywiad cybernetyczny był w stanie jak przez otwarte drzwi patrzeć na to, co się dzieje w rosyjskim procesie decyzyjnym, więc myślę, że mimo wszystko to Chińczyków w jakiś sposób zmrozi. Właśnie nie jest, to jest tak, będzie jakby cofnięcie. To jest tak, że ta reakcja spowoduje, że Chiny uznają, że nie są gotowe do jakiejś walnej gospodarczej, czy być może nawet militarnej konfrontacji z Zachodem, ze Stanami. Tylko, że ta optyka w Pekinie jest trochę inna, bo takie głosy, które się w Chinach pojawiały ze strony wiceministra spraw zagranicznych, wysoko postawionego biurokraty. On mówił o tym, nie możemy pozwolić Stanom Zjednoczonym, żeby zaatakowały nas w ten sposób
poprzez Tajwan, jak zaatakowali Rosję poprzez Ukrainę. Mówił, nie możemy pozwolić Stanom, żeby wywołały na Pacyfiku taki kryzys jak w Europie. Więc w jakiś sposób ta lekcja może być zgoła inna. Nie taka, że my zawsze patrzymy na te rewizjonistyczne państwa, że to one zmieniają status quo, że to one podbijają i przekraczają granice. No ale z punktu widzenia przynajmniej propagandy rosyjskiej, ale i chińskiej, Chińczycy mogą na to spojrzeć, że to jest moment, w którym Ameryka sama wywołuje tego typu wojny, żeby powskramiać swoich przeciwników, więc być może trzeba reagować na to proaktywnie. Rozmawiamy trochę w kontekście raportu, który wydał Klub Jagielloński. Ten raport składa się z kilku części, kilku autorów opisuje różne aspekty pół roku wojny na Ukrainie, ale pewne segmenty są wspólne. To jest taki wyznacznik, co dany element oznacza dla polskiej polityki. Taki też segment znajduje się na końcu pańskiej części w tym raporcie. Ja dołożę pytanie, które padło na dnie Radia Wnet, które było w Wilnie parę dni temu i tam litewski minister energetyki, że pamiętam, bardzo mocno krytykował polski rząd za to, że cały czas współpracuje z Chinami i że Polska powinna, tak jak Wilno, tak jak Litwa, zerwać niemalże wszelkie kontakty z Republiką Chin. To jest dobra rada. A co nam proponuje rząd w Wilnie? Czy powinniśmy jakoś inaczej wobec Chin postępować? Myślę, że to jest uczucie, które w Wilnie panuje dłuższego czasu, nie tylko w stosunku do Polski, tego, że ten antychiński zryw Wilna nie pociągnął za sobą tak ostrych reakcji ze strony reszty regionu. Widzieliśmy Łotwę i Estonię występującą z formatu 16+1, tego chińskiego formatu w Europie Środkowej, ale nadal było to z pewnym opóźnieniem, mimo że sympatyzowano z tą Litwą, to reszta regionu jakoś nie była w stanie tego zrobić. Ja, myśląc o polskiej polityce zagranicznej, myślę, że przede wszystkim i to widać, wszystkie ręce na pokład zostały położone w wojnie z Rosją, którą w sposób nie lub bardziej bezpośredni toczymy. Ja uważam i widzę to i piszę to też w raporcie, że pewne rekonfiguracje polskiej polityki, w tym wobec Chin, zapewne przyjdą, bo te tektoniczne zupełnie zmiany, które obserwujemy, wynikające i z zawiązania osi Pekin-Moskwa, tego, że Pacyfik coraz bardziej inwestuje w nasze bezpieczeństwo. Jeśli Japonia i Australia wysyłają do Jasionki transporty wojskowe, no to liczą na to, że kiedyś im się odwdzięczymy jako Europa i myślę, że to ten kontekst jest jasny. Jeżeli Stany działają, czyli że budujesz jakiś wielki globalny sojusz NATO połączone z grupą państw Dalekiego Wschodu, Australia, Japonia, Korea Południowa. To jest temat, który, przepraszam za słowo, grzeje chińska propaganda jakiegoś czasu, mówiąc, że matki NATO sięgają na Pacyfik, że chcą Amerykanie zreplikować NATO na Pacyfiku. Ja myślę, że oczywiście to nie będzie relacja tak silna jak artykuł 5 i NATO jako takie, bo jednak tych rozbieżnych interesów, sytuacji strategicznych jest sporo, ale sam fakt, że do Madrytu przylecieli przywódcy Japonii, Korei Południowej, Australii i Nowej Zelandii, że rzeczywiście widzimy czasami symboliczne, a czasami bardzo wymierne wsparcie dla Ukrainy, w tym poprzez Polskę, to jest znak czasów tego, że w jakiś sposób wyłaniają się jakieś bloki polityczne. One nie będą bardzo twarde, one są nierówne, są państwa, które się chybocą cały czas, ale widać, że Pacyfik i Stany Zjednoczone w jakiś sposób inwestują w nasze bezpieczeństwo po to, żeby mieć nas, Polskę, Europę po swojej stronie, gdyby doszło do jakiejś eskalacji na Pacyfiku. Taka kalkulacja tam jest i moim zdaniem to stworzy ramę nie tylko dla polskiej polityki, ale dla unijnej polityki, czy dla całej Europy Środkowej. Myślę, że ten zwrot, ostry zwrot przeciwko Chinom, który widzimy w Europie, on się w końcu też przełoży i zapewne na nasze wybory. Czyli już nie będzie spotkań Xi Jinping, Andrzej Duda i snucie wielkich planów inwestycyjnych. No, ostatnie spotkanie i wizyta w Pekinie, nie wiem, czy tak zaplanowana od początku, ale skupiona była na klarowaniu stronie chińskiej naszej perspektywy na potencjalny konflikt na Ukrainie. To słyszeliśmy z Pałacu Prezydenckiego i ten kolejny telefon między Xi Jinpingiem a prezydentem Dudą też był
wedle polskich komunikatów na tym skupione. Więc bez rezultatu. No, trudno wobec tak wielkich tektonicznych zmian, o których tu mówiliśmy, zawrócić, że tak powiem, kijem Wisłę. Aczkolwiek, no to jest duże pytanie na temat tego, do czego powinny służyć kanały komunikacji, które z Chinami mamy. I to, co widzimy, jeśli nie jakiś wielki zwrot co do całości formy, to, co widzimy, to, że ton rozmów się zmienił i tematy rozmów się zmieniły. Dużo bardziej są skupione na naszym europejskim bezpieczeństwie. I to jest konkluzja po roku wojny, jeśli chodzi o politykę polsko-chińską, ale szerzej o politykę Pekinu wobec całego Zachodu, w tym Rzeczpospolitej. Dr Jakub Jakubowski, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.